Cześć, była prośba, żeby przygotować jakiś deser, więc dzisiaj przygotujemy sticky rice. Przygotowujemy dzisiaj sticky rice, sweet rice nazywany w Tajlandii. I będzie to właśnie taki ryż, zobacz, on jest taki pękaty, ryż kleisty on się nazywa. Musisz go wcześniej namoczyć, najlepiej przez całą noc, w zimnej wodzie po prostu musi sobie postać. Tak odcedzony będziemy gotować w mleku kokosowym. Nie jest to standardowy przepis, normalnie robisz ten ryż na parze, masz koszyk do gotowania na parze. Ja stwierdziłem, że nie każdy z Was może mieć taki koszyk lub mieć problem z dostaniem go, więc pokażę Wam taką uproszczoną wersję i ugotujemy go po prostu w garnku z mlekiem kokosowym, cukrem palmowym oraz odrobiną soli dla balansu. Ryżu mamy odmierzone 2 garści, namoczonego przez całą noc w zimnej wodzie. Tu mamy 750 ml mleka kokosowego, być może będziemy musieli troszeczkę dodać. Do wydania będziemy potrzebowali tak, mamy już tu pokrojone mango, pokrojone kiwi, mamy też awokado, które zaraz Ci pokażę, jak łatwo pokroić. Oraz ananasa. Ciekawa rzecz z ananasem jest taka, że jak sprawdzimy, czy on jest dojrzały. Wystarczy go złapać za środek, tutaj za... Op, widzisz? I bardzo delikatnie wyszło. I to jest znak, że wtedy jest on dojrzały. Kroimy sobie ananasa, kładziemy na deskę, odcinamy jedną część, drugą część. I teraz, jak mamy przygotowanego już go tak, gdzie nam stabilnie stoi, po prostu odkraiwamy, delikatnie piłując, tak, żeby o właśnie tego się pozbyć, prawda? Trzeba zwrócić uwagę, bo to jest twarda, zdrewniała część, która nie jest w ogóle przyjemna ani smaczna. To danie możesz traktować jako na przykład śniadanie, ale równie dobrze możesz go podać właśnie jako deser. Nawet jeśli ten ryż wystygnie, to też jest super w ogóle do jedzenia jako deser na zimno. Nie chowaj go do lodówki, bo będzie za bardzo, stężeje za bardzo. Natomiast jeśli ma temperaturę pokojową, to będzie ekstra orzeźwiający deserek dla Twoich gości. Teraz ananasa kroimy na pół, żeby wyciąć rdzeń. O tą właśnie część. Także mamy pokrojonego ananaska, wycinamy teraz rdzeń. Hop. I kroimy na mniejsze kawałki, mniej więcej tej samej wielkości, którą mamy mango oraz kiwi. Taką kosteczkę. Mleko kokosowe już nam się zagotowało, dorzucamy teraz ryżu. Hop. No i czas na awokado. Najfajniej jest kupować właśnie hasa. Hasa to jest taka odmiana, właśnie ciemna, która jest dużo smaczniejsza niż ta zielona, która często jest na przykład taka, że jak je przekroisz, to ma takie brązowe, ładnie jest w środku, w ogóle wygląda. Natomiast to, bardzo proszę, super, zieloniutkie. Jest taki trik, że jak zostawisz pestkę w awokado, to awokado Ci nie ściemnieje. Kroimy teraz na pół, na jeszcze mniejszą część i teraz zobacz. Odchodzi nam fajnie skóreczka, bo awokado jest dojrzałe. Kroimy w kosteczkę, tak jak resztę owoców. Trzeba gotować ten ryż na wolnym ogniu, tak tylko, żeby delikatnie sobie bulgotał i co jakiś czas mieszać, żeby się nie posklejał. Myślę, że tutaj około 15-20 minut, w zależności od tego, jak silną masz moc pod garnkiem. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj ten kanał, dawaj lajki, komentuj oraz dawaj mi pomysły na przepisy, co byś chciał zobaczyć na tym kanale. Będę Ci bardzo wdzięczny. Z tego wszystkiego zapomniałem dodać do gotowania cukier palmowy. Także dorzucamy go do środka. To jest około 2 łyżek. Dla balansu dodamy jeszcze odrobinę soli. Około 15 minut już minęło. Zobacz, konsystencja jest taka fajna, bo nie będzie to suche, będzie takie lejące się. Hop, nakładamy naszego ryżu kleistego. No i teraz dekorujemy naszymi owocami, więc dajemy trochę ananasa, dajemy trochę kiwi, dajemy nasze mango. Spróbuj tego przepisu w domu, napisz, czy Ci wyszło. Daj suba, daj lajka, a tymczasem dekorujemy czarnym sezamem dla kontrastu oraz odrobiną, ja lubię sok z limonki, będzie słodko-kwaśno, także odrobina soku z limonki.
świetny, orzeźwiający deserek. Bardzo prosty, prawie sam się robi, musisz tylko owoce pokroić, wstawić ryż. Przepyszne. Polecam Ci, zrób ten przepis. Na razie, cześć.